Spotkaliśmy się dzisiaj w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Inżynierii Przemysłowej na zaproszenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej o tym, żeby porozmawiać na temat employer brandingu. Czy jest to faktycznie moda, czy jest konieczność? Employer branding to budowanie marki firmy jako pracodawcy. Codziennie spotykam z przedsiębiorcami i widzę, jak problemy związane z brakiem pracowników na rynku pracy motywują ich do zmiany wielu innych czynników, które do dzisiaj, jakby w przeszłości jeszcze funkcjonowały, a dzisiaj już wymagają zupełnie innego podejścia. Budowanie takiej kultury organizacyjnej, budowanie marki pracodawcy dzisiaj się staje niezmiernie ważne, niezależnie od w zasadzie działalności firmy, profilu działalności firmy, branży. Jeszcze kilka lat temu była to ewidentnie moda. Tak jak wiele trendów, które pojawiają się wśród obszarów marketingowych, employee branding traktowany był tylko i wyłącznie z procesami rekrutacyjnymi, z reklamą jako pracodawcę, ale myślę, w dzisiejszej perspektywie, czyli rynku, na którym brakuje pracowników, na którym musimy go przyciągnąć jak gdyby wewnętrzną wartością, kulturą firmy, komunikowania tego, jak ta firma wygląda od wewnątrz, co firma będzie dodatkowo dawała, jak będzie wyglądała nasza ścieżka kariery. Są to elementy, które tworzą dzisiejszy employer branding, który nie powinniśmy traktować jako reklama, którą przygotowuje nasz dział marketingu, tylko jako prawdziwa filozofia firmy, którą komunikujemy na zewnątrz.